Także siemano, ja jestem Eros, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić niezniszczalną tarczę, że tak to ujmę. No w sumie będzie to dosyć niezniszczalna, ponieważ replikami ASG tego raczej nie rozwalicie. Prawdziwą bronią raczej tak, i to dosyć łatwo, praktycznie jak ja Regips. No i co? Bez zbędnego przedłużania może opowiem, co potrzebujecie, żeby taką tarczę wykonać. Także co, no, żeby ją wykonać, będziecie potrzebować tak kilku puszek. Ja akurat mam 12 kurwa puszek chyba po monsterze, tak na szybko licząc, chyba z 12 puszek mam. Będzie nam potrzebne jakieś maksymalnie może z 5, 10, nie wiem kurwa ile. To zależy wszystko od was. To też zależy, ile to wyjdzie wszystko, no nie? Że tak to ujmę, ile materiału zużyjemy. Więc najwyżej gdzieś tutaj na ekranie po prostu napiszę, ile mniej więcej puszek będziecie potrzebować. No, także to tyle. Puszki będą potrzebne. Będą potrzebne nam też narzędzia niezbędne, czyli jakiś nóż, na przykład karambit, bo karambitem się fajnie wbija i rozcina. Ewentualnie jakieś nożyczki też się przydadzą w sumie. Jakaś taśma izolacyjna, albo po prostu najlepiej byłby silver tape. Może też być jeszcze taśma do pakowania, czyli to taka brązowa, wiecie, taka co się rozrywa łatwo. Może być jakakolwiek taśma, nawet malarska, byle żeby ona potrafiła podtrzymać to wszystko, że tak to ujmę. Niestety mi się silver tape skończył, dlatego użyję izolacyjnej. No i wiadomo, będzie trzeba mieć jakiś taki punkt zaczepienia, jakiś taki, nie wiem kurwa, może już starą tarczę albo coś w tym stylu, ponieważ nie będzie to tylko aluminium. Bo aluminium by się tylko, wiecie, bardziej odkształciło i byłby hałas i tak dalej. Chociaż raczej tutaj też będzie hałas, ale chyba mniejszy. Nie wiem, jeszcze tego nie testowałem. W każdym bądź razie będzie wam potrzebny jeszcze kawałek kartonu albo kawałek paneli, czy też jakichś innych kurwa mebli, albo kawałek regipsu. Tak, tu jest dziura. Nie, to nie jest tak, że ja tutaj wkładam siura. To nie jest glory hole, ok? Po prostu... No, tak rozwaliłem regips replikami. Regips jest jednak dobry, ale słaby, że tak to ujmę. Więc stwierdziłem, że zrobię sobie jakąś mocniejszą tarczę, ponieważ regips dosyć szybko rozwalę. Także co? Przejdźmy do wykonania. Także tak, jeżeli chodzi o puszki, to może zacząłbym od, nie wiem, niech będzie ta fioletowa na przykład. Pokażę wam na przykładzie tej fioletowej, jak ja to będę robił, jak ja to będę wycinał. I co? I zrobię jakiś timelapse po prostu, nie? Żeby was nie zanudzać. Także bierzemy karambit albo nożyczki. Ja spróbuję karambitem. Wbijamy w puszkę. Starajcie się nie zrobić sobie krzywdy. Albo załóżcie rękawiczki. O, jak już wbijecie puszkę, no to po prostu ją rozcinacie dookoła. Pierdolę, taki biznes z nożyczkami pójdzie szybciej jednak. Oko mi załzawiło, ale to przez papierosa akurat. No i tak, jak mamy już dęko odcięte, to te dęko możemy wywalić, ewentualnie sobie zostawić na przykład na świeczkę czy coś. I robimy to samo z drugiej strony. To też odcinamy, te dęko. To tak czy siak... O kurwa! Oblałem się resztką monstera, ja pierdolę. Ale debil kurwa ze mnie. No ale tak czy siak... Dobra, niech poleci na dywan. Wyjebane. Tak czy siak, możemy to rozciąć. Bo tutaj tak będziemy to rozcinać, potrzebujemy tylko tą blachę. Nie musi być równo. Ważne, żeby to po prostu uciąć. No i mamy takie fajne, piękne dęko. Prawie jak kurwa kołpak od dużego Fiata.
No i tutaj możemy sobie coś z tego zrobić, na przykład podstawkę na świeczki. Proszę bardzo, podstawka na świeczkę. Nie wiem po co by miało wam się to przydać, ale no jak ktoś coś po prostu, to zależy od waszej kreatywności, nie? Ewentualnie można z tego zrobić palnik czy coś. Kurwa, na odwrót to wyjebałem. Palnik. Na pewno nie znajdziecie filmy na YouTubie. No i właśnie oto w ten sposób mamy blaszkę. Tych blaszek będzie potrzebować minimum 5. Więc ja się biorę za wycinanie i widzimy się za chwilę. Także witajcie po przerwie. Mam już sobie puszki wycięte. Wyciąłem ich dokładniej 6. Tak dla pewności. I zapomniałem wam powiedzieć, żebyście uważali na zadziory, kurwa, ponieważ jak się wycina puszki, to widzicie, takie zadziory się, kurwa, robią. O, więc na to naprawdę uważajcie, bo można się urżnąć, kurwa. Także co? Zaczynamy naklejać na naszą tarczę, tak? Najlepiej właśnie jakąś taśmą, ponieważ klej to pewnie byście musieli mieć jakiś klej aluminiowy. O ile coś takiego jest. Także dobra, przykładacie mniej więcej do tego miejsca, coś w tym stylu, i to przyklejacie, nie? Jeśli chodzi o te zadziory, możecie to poucinać, ewentualnie sobie to później jakoś wyeliminować. Więc ja bym sobie to... Kurwa, cicho. Tak bym sobie to przykleił, ale najlepiej jest to przykleić tą stroną. Ja pierdolę, jaki kawałek wziąłem, nie? Czekaj, na dwa mniejsze zrobię. Najlepiej jest tą stroną przykleić, ponieważ moglibyście tą, ale ona po latach wam może, znaczy po latach, no wiecie, po jakimś czasie może wam się złożyć. Dlatego najlepiej w tą stroną, tą świecącą dotarczy, nie? Tak jak wcześniej przykładałem. O, proszę bardzo, mamy tutaj sobie tak przyklejone. Na razie tak, wiecie, prowizorycznie, później sobie to możecie podoklejać. Mamy jedną część sobie już doklejoną, tak wybierzemy kolejną. W ogóle fajny rulon się zrobił. Dobra, także kolejną część naklejamy. Dobra, może być w ten sposób. Kurwa, zamknij się. W sensie mówię to do puszki, żeby nie było, że jestem jakiś kurwa odłąkany. Bo nie jestem, spokojny. Jestem spokojny chłop. I naklejamy to tak, żeby była krawędź. Żeby była ta puszka na krawędzi, czyli w ten oto sposób, że nachodzi na drugą puszkę, nie? Tak będzie po prostu to najlepiej zrobić i wtedy będziecie mieć najwięcej miejsca, że tak to ujmę, nie? Będzie dużo miejsca do strzelania i nie będzie trzeba kombinować. Więc na razie to tylko tak przyklejamy prowizorycznie, że tak to ujmę. No i co? I zapełniamy po prostu całą tą planszę. Dobra. Na razie prowizorycznie, żeby nam się puszki skleiły i byłoby, żeby było nam później łatwiej, tak? Wiadomo. O kurwa, się wystraszyłem. Proszę mi tak nie robić. Kurwy synu jebany. No niestety nie mam srebrnej taśmy, a ta srebrna taśma, no to tam silver, nie? Silver tape. Ona byłaby zajebista, więc jak ktoś ma silver tape, róbcie kurwa tą taśmą. Nie róbcie żadnymi izolacyjnymi, kurwa. Tak jak ja na przykład. Tylko róbcie to po prostu silver tape'em, bo on jest kurwa zajebisty. Zajebiście to będzie kleił, zajebiście to będzie trzymał. Zatem to jest taśma zrobiona z takich choćby włókien. Nasączonych jakimś kurwa klejem i ona jest zajebista, kurwa. Zresztą to wam powie każdy, kto kiedykolwiek miał ją w rękach. Ona jest dosłownie zajebista i tym zrobicie wszystko, nie? Dobra, jeśli chodzi o te zadziory, to tak jak mówiłem, możecie je poucinać albo możecie je po prostu zostawić. One, kurwa, cicho, one nie będą nam potrzebne, bo ta czerwona mi najbardziej odchodzi. Nie wiem czemu, chyba najbardziej była jakaś pogięta, że tak to ujmę. Dobra, i to, że nam to tak, wiecie, skrzeczy, tak tym się nie przejmujemy, to nam się wyrówna. Dobra, naklejamy kolejny kawałek i mamy już coś w tym stylu.
Tutaj brakuje kawałka, więc dotknę sobie puchę. Ewentualnie, bo mi zostały dwa kawałki, mógłbym zrobić to w ten sposób. I tak to właśnie zrobię. Wiecie, im więcej warstw, tym też kurwa lepiej. Powiem wam. Chociaż jedna warstwa tych puszek na pewno by starczyła, ale najwyżej sobie dotnę jeszcze jedną puchę. To zobaczę jeszcze. Dobra, także mamy już taką mniej więcej tarczę, tak ona się prezentuje. Nie jest to może jakiś naprawdę high quality, że tak to ujmę. I może to wygląda jak gówno, ale nie chodzi o wygląd. Ważne, żeby to działało. Także ja sobie jeszcze dotnę parę puszek, wezmę sobie to, poprzyklejam, nie będę was zanudzał. No i co? Widzimy się za chwilę, w następnym etapie, że tak powiem. Także witajcie po przerwie, już sobie zrobiłem tą tarczę, proszę bardzo, tak wygląda. Są te puchy, wszystko fajnie, pięknie. I teraz najważniejsza rzecz, najlepiej jakbyście mieli jakąś grubą taśmę, taką, wiecie, dosyć grubą. Może być nawet ta brązowa do pakowania. No i po prostu oklejamy to cało, te wszystkie puszki wokół tego regipsu, tak? Żeby to nam się fajnie trzymało i się przygięło, kurwa, wiecie o co by, nie? Żeby nam tutaj nic nie odeszło. Może to być krzywo przyklejone, ważne, żeby było przyklejone i to się dobrze trzymało. Co to kurwa jest? Najlepiej jest zrobić w ogóle kilka warstw tej taśmy, więc jak ktoś ma szarą taśmę, to naprawdę będzie trzeba mało dosyć taśmy, bo ona jest mocna. Ja niestety mam tą do pakowania, więc będę potrzebował trochę zużyć tej taśmy, ale powinno być ok. Powinienem dać radę, że tak powiem. O, se zajebałem w kolano, kurwa. No, także też uważajcie na to. Okej, okay. Mogą być tutaj takie zadziory, może być to takie, kurwa, wiecie, trochę nierówne. Możecie zrobić to też bardziej estetycznie, jednakże no, nie potrzeba, nie ma takiej potrzeby, że tak tu imy, nie? Po prostu to musi być ładnie sklejone, żeby to nie odchodziło, nie psuło się i tak dalej. Mamy to już owrapowane z jednej strony, jak i z drugiej. Teraz najlepiej jest właśnie pojeździć tu i poprzyklejać, żeby to się ładnie wszystko poprzyklejało, nie było jakiś kurwa, żeby się jakieś bzdety kurwa nie robiły, wiecie o co we. I teraz kleimy w tą stronę, tak jak kleiliśmy w tą, to teraz w tą. W tą, jeżeli papony. Twój stary. Także dobra, jak mamy to już pojebane wszystko z jednej i z drugiej strony, to można sobie przylecieć jeszcze raz, jeżeli ktoś po prostu chce. Ale szczerze mówiąc nie potrzeba. Ale żeby usztywnić tą konstrukcję, żeby ona się bardziej trzymała, to jak najbardziej możecie sobie takie coś zrobić. Ja sobie teraz to właśnie doklejam ładnie, żeby to jeszcze lepiej wyglądało, chociaż wygląda trochę kiepsko, że tak to ujmę. Jak widzicie, mamy już taki, kurwa, bym powiedział, srogi materiał. Tu są puchy, tu jest regips i szczerze mówiąc, to można nawet ten regips walić, ale nie polecam. No i właśnie po to są tutaj te puchy, tak, żeby to przyjmowało. Jak zauważyliście, nawet nie będzie aż takiego dźwięku, jakbyście tłukli o blachę. Chyba.
Nie powinno być, tak szczerze. Jak będzie najwyżej, nie wiem, walić o blachę czy coś, to jeszcze raz sobie to podoklejam, żeby to fajnie amortyzowało. Ale na pewno tego nie przebije, kurwa, bo jeżeli to przebije, to ja się zabezpieczę na przyszłość i użyję z czegoś innego. Zrobię z czegoś innego tarczę, na przykład, nie wiem, kurwa, z marcepanu i chuj. Się zobaczy. W każdym razie to powinno właśnie amortyzować. Jeżeli ktoś chce, może sobie to dokleić jeszcze raz i w sensie kolejną warstwę. I to już jest chyba koniec tej tarczy, że tak to ujmę. Także co? Ja sobie zrobię jeszcze taką tarczę z papieru. Przykleję ją tutaj i widzimy się już na, nie wiem, kurwa, poligonie, że tak to ujmę. Także ją. Także witajcie po krótkiej przerwie. Jak widzicie, już sobie zamontowałem tarczę. No i mam też taki a la kartonik, małą tarczę. Ona nie jest ważna, ponieważ chciałem wam pokazać, że tutaj możecie dać, nie wiem, tarczę z kartonu albo z papieru, czy może z kolejnego regipsu, nie wiem, raczej wątpię, że z kolejnego regipsu, ale wytestujemy sobie to, czy działa po prostu, no nie? I strzelimy też w bok tej tarczy, żeby zobaczyć, czy coś się stanie, czy będą jakieś brzdęki i tak dalej. Także co? Będę też ogólnie testował nowe kulki, to są jakieś blastery 3300 sztuk. Coś to jest napisane high grade 6 mm BB i potrafią osiągnąć do 1 joule, jeśli się nie mylę. Przynajmniej tak tutaj pisze. I są to chyba 0,20. Tak, 0,20 grama. Oraz wytestujemy sobie też na przykładzie tych metalowych kulek, jak sobie to wszystko poradzą. A testu będziemy dokonywać na replice Beretty M92FS. To jest chyba kolorystyka Marines czy coś. Jak widzicie, magazynek już sobie załadowałem. 10 kul tych blasterów i 10 kul metalowych. Także co? Zaczynajmy. Odległość to będzie około 3 metry, ponieważ zmieniłem miejsce, że tak to ujmę. Ok. Trafiłem w tarczę, teraz trafmy obok, w puszki. Nieźle. Dobra, i teraz jeśli się nie mylę, to już są metalowe kulki. Także strzelmy w tarczę. I strzelmy w obok. No jest większy huk. Jeszcze raz może gdzieś obok strzelę. Także okej, to już jest koniec amunicji. Także okej. No co, no wyniki widzicie sami na tarczy, nie celowałem w środek czy coś, po prostu strzelałem w tarczę, żeby zobaczyć, jak się ono zachowa. Poza tym ta tarcza jest dosłownie symboliczna i gdybym chciał zrobić taką prawdziwą tarczę, taką, wiecie, do normalnego strzelania, no to bym zrobił, to bym się bardziej postarał, a po prostu potrzebowałem czegoś na szybko, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to będzie działało. Także co? Widzimy się w podsumowaniu. Także witajcie już po krótkiej przerwie i ogólnie na samym poligonie. Boże. No i witajcie już w moim pokoju, a nie na poligonie. Tak miałem to powiedzieć. W każdym bądź razie co? Zobaczmy sobie naszą tarczę. Czy coś się tutaj stało? Kulki z niej wyleciały. Ale się wysypało ich. Ty, one dosłownie zostały. Patrzcie to. One dosłownie zostały w tych dziurach. O kurwa. Kurwa, inżynier. Dobra, ja powyjmuję te kule. Ło, a tutaj trzy w ogóle. Dwie srebrne, znaczy metalowe. Dobra, ja wyjmę te kulki, żeby nic się nie stało. Znaczy nie zgubić je. Żeby nie latały mi po pokoju. Dobra, trochę naruszyłem konstrukcję niestety tego kartoniku, ale on nie jest ważny. On nie jest ważny, także
Dobra, mniejsza o to. Tutaj ten kulki na razie dam. Może się nie wypierdolę. A dobra. Jedna mi gdzieś za szafę wleciała. Dobra, wyjebane, mniejsza z tym. W każdym bądź razie... Tak, tutaj. Tutaj po boku zupełnie nic nie widać. Tutaj jest dziurka po plastik. Czekaj. Nie, to jest po metalowej. Tutaj macie dziurkę taką maluteńką, maluteńką. Tu. To jest po plastikowej albo po metalowej. Zaraz gdzieś obok jest kolejna. Tu. Tutaj taka malutka. To też jest po metalowej albo po plastikowej. Jak widzicie, zupełnie nic się nie stało, kurwa, z tym. Także, jak widzicie, error inżynier, jak widzicie, kurwa, widzicie? Jestem inżynierem. No, i tak wygląda. Proszę bardzo. Nic, kurwa, nic nie ma. Dosłownie jakieś maluteńkie odpryski, takie maluteńkie, jak się przyjrzycie. Maluteńkie, nic, kurwa, nie ma. Na drugiej stronie też, kurwa, nic nie ma. Ja pierdolę, ale jestem z siebie dumny. Po raz pierwszy raz w życiu coś mi się w końcu, kurwa, udało. Nie no, może nie po raz pierwszy, ale jestem z tego dumny. Będę z tego korzystał na pewno nieraz. Zobaczycie to gdzieś na filmach moich. Także ja chyba jeszcze sobie dopracuję tą tarczę pod takim względem, że mocniej ją dokleję, ale to już zobaczę. Raczej wątpię, ale mogę coś takiego zrobić. Także co? Ja sobie tą tarczę odłożę i będzie czekała na następne filmy. Także to już na tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się on spodobał, możecie stawić łapę w górę. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, no to wiadomo, sub i dzwonek. Możecie też zostawić łapę w górę. Możecie też wbijać na mojego Instagrama. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co? Ja się z wami żegnam. Siema!